Hej, cześć, witajcie piraci w 29 odcinku z gry Assassin's Creed 4 Black Flag. O, Chaos, a tam oczywiście jakaś bitwa musi być. Czemu nasz statek jest sterowany? Tak, to jest nasz. Co się tu do cholery dzieje? Ej, co oni robią z moim statkiem? What the... Czekaj, nie, to jest nasz statek, kurde. Ale patrzcie, też ma znak czarnej bandery. To dziwne. A, to pewnie nasz sojusznik. Zakładam, tak przynajmniej mi się wydaje. O kurde, ale dostaję. Szczerze, ja tam nie będę wbijał. O kurde. A, statek już poszedł na dno, więc w sumie mało tu zdziałamy. Praktycznie nic. Dobra, tu mamy jakieś zlecenie zabójstwa, które sobie wykonam. Teraz nie wiem, gdzie ono jest. Za bardzo nie mogę sobie teraz przypomnieć, gdzie jest. O, tam musi być ta budka. Jest, zlecenie zabójstwa. No, wykonamy sobie. Okej. Już bierzemy się za interakcję. Wyprawa. Brutalna banda korsarzy z zakonu templariuszy schroniła się na położonej nieopodal zapomnianej wyspie. Twoim celem jest przywódca tej zgrai. Okej. Już mi się to podoba. Edward, wiesz co masz robić. To co do ciebie zawsze należało i należy. Cel do zabicia. Wow, 4 kafle. Proszę bardzo. Dobra. Biegniemy do naszej kawki. Kurde. 4 kafle. No to mocno. Mocno pocisnęliście teraz z tą misją. Dobrze, wykonamy sobie ją jak najbardziej. Bo to chodzi o to właśnie, żebym zdobywał coraz więcej hajsu. Muszę ciągle robić jakieś nowe upgrade'y. O, witają nas już tutaj. Dobra. O kurde. Tutaj jest nasz bryg. Fregata 29 level. Kurde, trzeba uważać. Dobra, możemy płynąć bezpiecznie. A tam co to jest? Fregata 38 poziom. Kuźwa. Uważać trzeba. Dobra, myślałem, że nas atakują. Dobra, przynajmniej ci sojusznicy odwrócą uwagę. A my możemy sobie to przepłynąć, bo nie będziemy się wtrącać w ich bitwy. Śpiewać tutaj. Pięknie. Okej. No widzę, że tam się naprawdę już taka bitwa morska dzieje, że to jest po prostu coś pięknego patrzeć na to. Oni śpiewają, ja się rozglądam. Zobaczymy dokładnie, gdzie ta misja. Coś chyba zabraliśmy. Pewnie tą spływającą skrzynię. Dobra, tak sobie popływamy, żeby miało to jakiś lepszy efekt. Tak, o to wygląda. O! Chwileczkę, zbierzemy sobie to. Dobra, koniec śpiewania na chwileczkę. Wiem. Jep, dobra. Tam mamy jakąś buteleczkę do zebrania. Coś jeszcze na pewno, jakaś skrzynia. Tego nie ominę, zbiorę, oczywiście. O, i dwie skrzyneczki, no to ja to rozumiem, to sobie to przeszukamy. Dobra, na początek butelka. Nie no, ale wybornie ten kostium wygląda. Już trzeci odcinek w nim chodzę. Ale i tak wygląda wybornie. Mnie się oczywiście generalnie podoba. Pięknie. Dobra, przeczytajcie sobie. Oczywiście zapauzujcie, żebyście nie musieli, wiecie, czytać tak na szybkęsa. Dobra. Jakieś odejście. Nieważne co. Ja sobie to potem przeczytam. Znaczy nie teraz. Dobra, skrzynia, skrzynia. Dobra, pięknie, jakieś szmaragdowe kolczytki. Tą skrzynię jeszcze otworzymy. Metal, o, zawsze coś.
Dobra, płyniemy do naszej kawki, która czeka. Kurde, tam dalej się dzieją jakieś bitwy. Długo coś to trwa. Ja bym szybko się już rozprawił z tymi. O kurde, jedna fregata do nas płynie. Albo w przeciwną stronę. Tak, przeciwną. Okej, dobra. Jesteśmy już na miejscu. W drugą stronę, Kenway. Nie znasz swojej kawki jak własnej kieszeni? Proszę cię. Dobra. Trzeba uważać, żebyśmy nie zapchnęli przypadkiem Murzyna za burtę. Bo to by śmiesznie wyglądało. Ale Murzyn widzę, że się trzyma. Ten Murzyn się nazywa Edwell. Jeżeli jeszcze pamiętacie tam z jakiejś cutscenki. Czekajcie, który to był odcinek, w którym już poznaliśmy naszego czarnoskórego? Albo to był szósty, albo siódmy odcinek nawet. Dobra, płyniemy. Śpiewają coś, czego ja jeszcze nie kojarzę. Ale niech śpiewają. Jest ich dzień. My płyniemy na położenie celu. Zniszczymy ten cel. I zrobimy coś jeszcze bardziej pożytecznego. W sumie przy okazji płyniemy do Nassau, to tym lepiej. Co my tam mamy? Fregata. Dobra. Tu skrzyneczka. Zakręć trochę. Dobrze. Trochę rumu pozbieraliśmy. Niech zgłaszam to. Taka dynamiczna, daje takiego kopa i motywację do walki. No i ja to rozumiem. To jest ta nasza nawassa. Okej, to jest ta przejęta już. Spokojnie. Dobra, teraz sobie i tak popływamy. Przy okazji się porozglądam, co się tam może dziać. Patrzcie, jak to wygląda. Kurde, czarna bandera. Po prostu epickość. I nic więcej. Zakręć trochę. Mam jeszcze jakiś fragment danych Animusa, który bym chciał sobie zebrać. Żeby to się nie musiał tutaj plątać. Dobra, zbierzemy sobie to. Zatrzymamy się na szybko. Dobra. Pięknie. O, tu sobie tak skoczymy. O, nawet do wody już nie musiałem wskakiwać. To już nawet dobrze. Dobra. Słyszę gdzieś ten fragment. Tutaj jest. Dobra. Siak, zebrane. Pięknie. Ło. Dobra. Dostaniemy się w bardzo łatwy sposób do naszej kawki. Dobra. Aż tutaj dopłyniemy. Nie, tu się nie wespniemy, to niemożliwe. Chociaż tutaj możemy. O, proszę bardzo. Okej. O, i aż tutaj. To spokojnie. Sorry, czarnoskóry, że cię znowu pchnąłem. Ja tego nie chciałem, naprawdę. Dobra, śpiewać jakąś szantę. Nic nie słyszę! Głośniej! O, to może być. Tak, to jest dobre jeszcze. Dobra, śpiewać tam. Piękny. I już mamy jeden kafelek do przepłynięcia. I spokojnie możemy zacząć robić to, co trzeba. Proszę, nie. No i tak się... Tak można grać godzinami. W tego asasyna. O, o, uwaga, uwaga, uwaga. Żebyśmy nie walnęli. Okej, jesteśmy już prawie na miejscu. Chwileczkę. Dobra. Dobra, jesteśmy na miejscu. O kurde. Trzeba tu uważać. Dobra, zacumujemy tutaj. Dobra.
tu uważamy oczywiście, żeby nam się nie oberwało. No bo wtedy nie będzie przyjemna sytuacja. Dobra, nasz cel do wyeliminowania już jest niedaleko. Ale runęło. Dobra, nasza kaweczka tam czeka. Z odsieczą. A my mamy robić to, co do nas należy, czyli znaleźć cel i go wyeliminować. Dobra, odszukujemy nasz cel. O kurde, tu się teraz dzieją jakieś bitwy. Więc najlepiej to miniemy. Się tu nawalają. Dobra, ale nie na tym się mamy skupiać. Dobra, szukamy na złoto. Na złoto. Chwileczkę, najlepiej. O! Tu mamy dobre wejście. W sumie. Więc to nawet lepiej dla nas. A, trochę wspinaczki po drzewach nam zabrakło. Więc teraz już nam... O, wpytę. Dobra. Uniknęliśmy tego. Fuck. No nie. Ten inteligentny ciul nas wykrył. No chodź tu. Dobra. Mamy przynajmniej ciem z głowy. Nie, to nie ma sensu teraz przeszukiwać. Dobra. Bierzemy strzałkę berserkera. Bo to najlepsza broń. Okej, jest. Okej. Może lepiej zrobimy to po cichu. Tak. Ja bym to załatwił w sposób cichy i bezszelestny, ale widzę, że tutaj jego kumpel idzie. Dlatego jednak chyba skorzystamy z tejże opcji. Czekaj. Jep. Dobra. Na razie. I cześć. Proszę bardzo. Ale żeśmy go potraktowali. No i to się nazywa porządna współpraca. Nara. Zepchnięty. Dobra, no, może stąd uciekniemy najlepiej. No to myśmy już tu synchronizowali punkt. Gdzie my to w ogóle jesteśmy, bo ja nie mogę sobie w ogóle spamiętać tego miejsca. Lol. To myśmy tu byli już? Czy nie? Bo ja już sam nie wiem, szczerze mówiąc. Ty. O, może wykorzystamy sytuację. Dobra. A! Trochę się powojujemy z nimi. Są Hiszpanie, turnie. Nie dadzą rady. Dobra, my już tu padacie wszyscy, równo. Ach! Dobrze, Edio. Edio, dobrze. Dobra, możemy stąd już właściwie iść. O, tu mamy statek, tu się tepniemy. Chwileczkę. Dobra, uciekamy, bo zaraz to wybuchnie. To tak sobie uciekniemy, tak for fun. A, gruchnęło. Tak się spodziewałem. Dobra, Nassau. Nasze Nassau. Gdzie to jest? Kurde, jeszcze daleko, daleko stąd. A czy my co mamy jeszcze do przepłynięcia? W sumie tereny mamy już bezpieczne, więc dla nas to już nie będzie problem. Dobra. Dobra, zacznij już płynąć. My stąd nawiewamy. O, tu już nie ma co robić, zrobiliśmy już dość. Dobra, oni sobie tu śpiewają. A my po prostu mamy płynąć tam, gdzie trzeba. O, kolejna dobra szanta. Musiałbym się dowiedzieć, ile jest tych szant i jakie mają tytuły. Pewnie są jeszcze napisane teksty, ale oni śpiewają po angielsku. Więc może bym coś zrozumiał
z tego co oni tam śpiewają. Musiałbym się do nich bardziej przybliżyć. Tylko wtedy jak zatrzymuję statek, to automatycznie oni przestają śpiewać, więc niestety to jest minus. Tak to by mogli ciągle śpiewać, ale gardła by sobie najpewniej wydarli z tego wszystkiego, dlatego ich nie będziemy zamęczać. Tam co my mamy? Fregata San Pedro i San Pablo. Dobra, przeszukujemy. Rum do picia i nie tylko. No pięknie, mamy wymarzonych piratów, statek. No, żyć nie kochać normalnie. A Edward, o kurde, tylko szkoda, że jest cień i nie widzę naszego Edwarda z tej oto strony. Kolejna skrzyneczka, oczywiście pływająca, metal. Wziąłbym się za tą fregatę, ale wiecie, potem uszkodzenia i tak dalej, fregata 29, tam jest angielska, a tu jest hiszpańska. Czemu to coś miga? Przepraszam bardzo. A to pewnie dlatego, że atakują ten statek. No to bardzo dobrze. Tym bardziej. Dobra, macie tutaj zniszczyć ten statek. Dobra, już runie. To natychmiastowo. On nic już nie zbierzemy, bo to oczywiście nie my zabiliśmy piratów tego statku. O, proszę. To, co to za fort? Cabo de Cruz. A, czyli też nasz fort. Spokojnie. Dobra, zbieramy, co nam się należy. Trzeba uważać rzeczywiście po drodze, żebyśmy w coś nie walnęli przypadkowo. O, tam będzie kapowo i po statku. Tutaj ile tu skrzynek jest. O, kolejna dobra szanta. Kurde. Nie zbiorę już tego. Jeszcze uratujemy. Dobra. Okej. 6 kafli. To jeszcze trochę. Popływamy sobie. O, tak najlepiej mi się teraz będzie pływało. Pięknie. Tu jest więcej FPS-ów w oddaleniu. Dobra, zbieramy. Pięknie. Cichutko jakoś się zrobiło. Ciemno też się zrobiło. Dobra. Nakręcamy. Wracamy do naszej rzeczywistości. No to był drugi plan, a to my patrzymy w planie pierwszym. Dobra, tak sobie przepłyniemy ten brzeg, żebyśmy w nic nie walnęli. Wiecie co, tak dla zasady sobie odłożę tu beczki. O, proszę. Żeby wiecie, tak to wyglądało, taka blokada. Dobra. I myślę, że nie przejdą. I tak mam dużo kasy, więc wydawać mogę ile tam mi się chce. Dobra, palą się beczuszki. Kolejną partię odstawiamy, żeby, wiecie, blokady powstawiać. Co tam mamy? San Juan. Aha, dobra. A to jeszcze nie teraz, bo nie mamy tego odblokowanego w misjach fabularnych. Czy tam w misjach głównego wątku, jak tam wolicie. O kurde. Zakręcaj szybko, Kenway, bo byś walnął w tą skałę. No widzisz, masz farta. Ale śpiewają. Dobra, zmiana szanty. Powiem wam, że jak na 2 tygodnie, może 2 tygodnie nagram Asesyna, to dużo odcinków zrobiłem. Bo nie sądziłem, że aż taka gra będzie mocno wciągająca, dużo nowości, plus jeszcze po prostu
no, ilość godzin spędzonych z tak przyjemną, sympatyczną grą jak Assassin's Creed 4 Black Flag. Prawie byśmy walnęli w tą skałę. Widzieliście chyba. O, tam jakieś bitwy się dzieją znowu. Przybliżymy sobie brygi, kanonierki. O kurde, tu jeszcze coś jest. Bryg. Dobra, uważamy na nich. No nie chcę mi się z nimi wojować, szczerze mówiąc. Niech się sami tu biją. A tam, ten fort. A, kanonierka już dawno runęła. Co ona myśla, że da radę z takim fortem jak Castillo de Jaua? Jaua, kurde, nie wiem, jak to się mówi. Dziwne. W sumie wiedziałem, że tak będzie. Dobrze, ja w ogóle płynę? A sam już nie wiem, szczerze mówiąc. Ale płyniemy, płyniemy mimo wszystko. Nie, nie cumujemy tutaj. Tak, całe jest przeszukane. Nie, nawet nie cumuj, Edzio. Płyniemy dalej. Sorry. A, to pewnie żeśmy cywila rozwalili. Trudno. Sami wjechał w drogę, no to teraz ma. Ja nie będę się od niego martwić. To był jego problem. Niech się z nim boryka. Znaczy, oni już nie żyją. Kanonierka kolejna padła. Ford dobrze zrobił, w sumie. Bo jakby nie zadbał o to, żeby było przejście morskie, no to by mieli naprawdę przesrane. O, skrzyneczka, zbierzemy sobie ją. Kolejną szantę wyśpiewują. A Edward robi wszystko, żeby ich załoga bezpieczeństwu dopłynęła tam, gdzie trzeba. Dobrze, skrzyneczkę sobie zbierzemy. Tak, 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 dobrze, już płyniemy tam. Dobra, teraz takiego drifta zrobimy. Dobra. Stop. Stop ze śpiewaniem. Dobra. Ach. I tak ładnie po linii się rozpuszczaliśmy. I do wody. Dobra. Kolejna skrzyneczka. Nie wiadomo już która, bo skrzyneczek chyba już setkę zebraliśmy. Może z około iluś tam 10. Dobrze. Biegniemy z powrotem. Ciekawe, czy nasz statek to jest bryg, fregata. Liniowiec na pewno nie. Fregata też raczej nie. Możliwe, że to jest bryg. Albo. Albo szkuner nawet. Dobra. Sorry, że murzyny. Przepraszam, że czarnoskóry ciągle musi tak jakoś dziwnie upadać. Opierać się o podstawkę. Ale wchodzi mi w drogę. On wie, że ja przecież się tutaj wspinam. A mimo wszystko stoi tu i robi co mu się podoba. Śpiewajcie, załogo. Dobra. Trzeba płynąć dalej. Dobra, śpiewajcie, śpiewajcie. Tak jak powinniście śpiewać. Znaczy my jak mamy to przepłynąć jeszcze? O kurde. To trochę będziemy mieli do przepłynięcia. Bo w sumie zadrzemy o Fort Contoyor. Nie wiem, czy go w ogóle podbijemy. Ale teraz szczerze mówiąc nie chce mi się zawracać. Bo to by kolejny czas został zmarnowany. Nie wiem, gdzieś się najwyżej zatrzymamy i skończymy odcinek. O proszę, to pewnie orka. Śpiewajcie, śpiewajcie. My mamy jeszcze trochę do przepłynięcia. Ale jakoś to będzie, spokojnie. Edward sobie spokojnie steruje. W przyjaznym, dość dzikim kostiumie. Ale to przynajmniej fajnie wygląda już. Dobra, co my tu mamy? Cywila, kanonierki i fregata. No proszę.
Dobra, zbieramy to, co trzeba znowu. Co tak mało rumu? Chcemy tego więcej. Dobra, śpiewają dalej. Mamy full rekrutów. O kurde, ile tu tych statków jest. Masakra. Trzeba będzie ich jakoś minąć. Albo będziemy musieli wywołać jakąś wojnę. Chociaż nie wiem, czy by się chciał wywoływać wojny tutaj. O! Zlecenie zabójstwa sobie jeszcze wykonamy. Dobra. Mnie to pasuje w sumie. Tu zacumujemy. Sobie je wykonamy. Dobra, cumujemy, cumujemy. Dobra. Zatrzymamy się tutaj. Arroyos. Dobra. Ach, skok. Dobrze. To myśmy tu byli w ogóle? Czy... Wiecie co, nie kojarzę tego miejsca, więc najpewniej jeszcze tu nie byliśmy. Więc teraz jest okazja. Zwiedzimy sobie jeszcze tą placóweczkę. Jakieś upgrade'y dla naszej kawki. Kup. O, nie ma żadnych ulepszeń. A wygląd? Może jakieś zmiany wyglądu? No niezbyt. Dobra. Sprzedać coś możemy? A, sprzedamy. Oczywiście. Na taką sumę, ale zawsze sumę. Dobra. No wiem, że jesteś usatysfakcjonowany hajsem. Chwileczkę. O, kwerek to nawet jest, jak miło. Kurde, jak oni mogą mieszkać w takich chałupkach? No i gdzie ta skrzynia? Chwileczkę. Tutaj musi być, no właśnie. To by tłumaczyło dobre schowanie tej skrzynki. O, tu już za 300 są skrzynie. To mają już większą wartość. Tutaj już trochę mniejszą, ale zawsze coś. Dobra, tu mamy jeszcze fragment danych. Dobra, jest pięknie. Bogacimy się coraz bardziej. Jakiś bóg, nieważne. Zrobimy sobie jeszcze punkt widokowy, który tam jest. Nie wiem, jak się do niego dostanę. Ale spokojnie. Głowa do góry, Edward, i się uda wszystko odświeżyć. A najważniejsze, że nic mu nie jest. Kawce też nic nie jest. Że żyje. Dobra. Kurde, trochę mamy tu tych skrzynek. Ale to nawet dobrze, bo się wzbogacimy porządnie. Aj, musiał wpaść do wody. Edwardowi też nie zabrakło plusku do wody. Jeszcze parę skrzyneczek. I już jesteśmy wzbogaceni. Dobra. Tam odświeżamy punkcik. Tak na szybko. Zanim skończymy odcinek. Dobra. Okej. Te punkty widokowe są nam już znane, chociaż niektóre mogą być bardziej zmodyfikowane. O kurde, stary. O, dobre. Dobra. Spokojnie. Spinaj się. Odświeżamy. Zbierzemy coś jeszcze. I kończymy odcinek raczej, żeby nie przedłużać. Dobra. No to pięknie. Ło! I plus duży do wody. Dobra, mamy tu skrzynię. Ło! Ale sus. Kolejny wielki sus. Dobra! Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego 29 już odcinka, bo za chwilę będzie 30. Jeżeli wam się spodobał, to pobijemy się jeszcze tutaj z tymi idiotami. Pobijemy się jeszcze tutaj z tymi idiotami. Yo! Ej, 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 ej! Co mi polałeś kostium? Będziesz to prał, przyrzekam ci to. Dobra. Jeszcze tutaj się poleję.
Chciałbyś takie buty. Dobrze. Nasza tawerna. Dobra. Dziękuję jeszcze raz wam bardzo za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. No i myślę, że dalej będziecie oglądać Assassina, pomimo tego, że nie robię tylko misji fabularnych, bo jeszcze więcej coś robię. Chcę się po prostu odróżniać od tych niektórych let's playerów, którzy nagrywają tylko samą fabułę. To u mnie, żeby to było coś więcej niż samą fabułą świeciło. Po prostu chcę to jeszcze poszerzać o jakieś dodatkowe misje. Dobra. Kupimy sobie coś jeszcze. Zestaw mieczy. Pistole. No nic tu pewnie nie znajdziemy. Odzienie kapra. O, drogie oczywiście. Co myśmy się spodziewali? Dzieła sztuki. O! Zmienimy sobie z powrotem na odzienie brązowy płaszcz. Tak. Zmiana musi być. Ale przynajmniej odblokowaliśmy tą skórkę. Okej, okay, dobra, jest. I odzienie z karmazynowym płaszczem. Okej, okay. Kup towary łowieckie. Wiem, no miałem się już pożegnać, ale widzę, że jeszcze mnie tu jednak to wciągnie. Musimy zrobić dalej jakieś upgrade'y. Upgrade'y. Wytwarzanie. Skóra jaguara. Coś jeszcze, no ja tu poszukam. Miałem już skończyć w sumie odcinek, ale jeszcze tu posiedzę. Sakwa na strzałki. Skóra orki razy dwa. Orka jest. Drogie. A jak tam było z tym zdrowiem? Tak jeszcze, by the way. Zdrowie. Jaguar. Dobra, sobie jeszcze ewentualnie zdrówką ulepszymy i od razu kończę. Jaguar razy dwa. Jaguar jest. Kupujemy. Pięknie. I już mamy wytworzenie. Dobra, dziękuję. Okej, okay, kolejny upgrade zdrowia. Edward Kenway się z wami żegna. Ja również. I trzymajcie się, na razie, do następnego odcinka. Yo!